Bengtsson. Nie ma podania do bramkarzy nogami. Bengtsson. Postrzegł się. No, proszę Państwa. Coś podobnego. Jak tu nie wierzyć w przypadek w sporcie? Poznaniacy bronili się bardzo dobrze. Drużyna z Göteborga miała dużo znakomitych sytuacji strzeleckich, żadnej nie wykorzystała. I oto na kilka minut przed zakończeniem tego spotkania, po błędzie obrony, daleki strzał Bengtssona. Piłka po odbiciu się od murawy trafia z naszego bramkarza, odbija się od jego klatki piersiowej i wpada do bramki. Stadion Lecha, 15 tysięcy widzów. Druga runda rozgrywek o europejskie pukary, Puchar Mistrzów. Dwa tygodnie temu w Göteborgu w pierwszym spotkaniu mistrz Szwecji IFK Göteborg wygrał z mistrzem Polski Lechem Poznań 1-0. Dzisiaj mecz rewanżowy. Znowu błąd. Szwedzi. Eriksson. Po lukarnym Nilsson i Ekstrem, ale strzela i Sidorczuk wejdzie do pitka. Gol! Ekstrem! 28 minuta. Rabeli wybiegł z bramki na środek boiska. Znakomita akcja Szwedów. Stał Rena. Sidorczuk instynktownie odbił tę piłkę. Nie było asekuracji i Ekstrem stojący przed punktem z bramką. Taki pokaźny piłkarz tej klasy nie marnuje. Bramkarz Rabeli niemal bezrobotny, cały czas biega przed własnym polem karnym, a Sidorczuk przy własnym polu bramkowym zamknięty przez Ekstrema i bramka! Nie, nie ma bramki. Faul, znakomita interwencja bocznego arbitra, choć ten pokaz podniósł korowietkę do góry i wydaje się, że to spalony. Tak, arbiter główny trzyma rękę w górze, rzut wolny pośredni dla drużyny poznańskiej. A i tym jest chyba podyktowana zmiana zarówno ustawienia, jak i jedna zmiana personalna, jak obserwujemy na boisku. Znów Ekstrem, strzał i gol! Trzeba będzie strzelić w cztery bramki, ale to chyba staje się już nierealne. 47 minuta. Znów błąd i Ekstrem. No. To nie Ekstrem, a Nilsson. Nilsson, 21-latek. Za dużo swobody, ale ojcem tej bramki jest Ekstrem. Ściągnął na siebie zawodników po lewej stronie, zagranie piętą. Podanie do Milda. Ten zobaczył daleko stojącego od bramki Sidorczuka, miał dużo swobody, strzał górny lewy róg i widzą Państwo, co dzieje się w boksie drużyny Szwecji. Thank you.